rozdział dotyczący władzy rządowej ogłaszał: rząd składa się z trzech władz: prawodawczej, uosobionej w Sejmie, wykonawczej, w rękach króla i straży praw, oraz sądowniczej. Sejm, najwyższa władza prawodawcza, czyli ustawodawcza, dzieli się na izby: poselską i senatorską. Sejm jest wybierany co 2 lata i w każdej chwili może być zwołany. Zniesione zostały liberum veto i konfederacje. Uchwały zapadają większością głosów. Izba poselska uchwala projekty do praw, senatorska potwierdza je lub zawiesza, ale tylko do następnego Sejmu. Było to dalsze ograniczenie dominacji magnackiej. Ponadto uchwalono, że tron królewski jest dziedziczny w obrębie wybranej dynastii. Następcą tronu zostaje Fryderyk August z dynastii panującej w Saksonii. Zniesiono więc wolną elekcję, która przez spory, przekupstwa i zbrojne interwencje osłabiała państwo. Władzę wykonawczą sprawować miał król wraz ze Strażą Praw jako Radą Ministrów. Straży Praw podlegały komisje wielkie, czyli ministerstwa. Za swą działalność ministrowie odpowiedzialni byli przed Sejmem. Władza sądownicza miała należeć do zreformowanych sądów pierwszej instancji, od których przysługiwało odwołanie się do trybunałów. Rozdział 9 przewidywał wprowadzenie regencji na wypadek, gdyby król nie mógł sprawować swoich obowiązków. Rozdział 10 omawiał edukację królewskich dzieci. Muszą one być wychowywane w poszanowaniu polskich tradycji i praw. Ostatni rozdział Konstytucji głosił, że wszyscy obywatele są obrońcami kraju i swobód narodowych, a wojsko jest siłą obronną wziętą z ogólnej siły narodu. Konstytucja 3 maja, pomimo niedociągnięć, była dziełem wielkim. Po wieku zacofania i słabości, uchwalona w niezmiernie trudnych warunkach, nadawała Polsce prawa, które mogły ją dźwignąć i ocalić. Ale historia potoczyła się inaczej. Po przyjęciu ustawy rządowej uchwalono akt zaręczenia wzajemnego, w którym doszło do ostatecznego scalenia Polski i Litwy. Wielce zasłużony Hugo Kołłątaj zostaje podkanclerzem. W wystąpieniu sejmowym mówi on o dalszych reformach z dziedziny ekonomii, oświaty i prawa. Wreszcie dochodzi do posiedzenia Sejmu z udziałem przedstawicieli miast. Lecz oto Warszawę obiega wiadomość o pokoju rosyjsko-tureckim. Sejm przyspiesza obrady. Dla zasilenia skarbu ogłoszono ustawę o sprzedaży królewszczyzn. Chłopom osiadłym w królewszczyznach przyznano szereg ulg. Czasem w Petersburgu trzej magnaci, Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski i Ksawery Branicki, w porozumieniu z dworem Katarzyny II organizują Konfederację Targowicką, wymierzoną przeciw zaistniałym zmianom w Polsce. Caryca, korzystając z inicjatywy zdrajców, występuje zbrojnie. Jej armia wkracza do Polski, aby zniszczyć zarazę rewolucyjną. Sejm mobilizuje siły do obrony i zatwierdza ostatnie ustawy. Na sali rozlega się wołanie: przestańmy pisać prawa, a idźmy ich bronić. Nastaje dzień zawieszenia obrad sejmowych. Do głosu teraz dojdą armaty. Armia koronna stacza kilka bitew. Zwycięża pod Zieleńcami, lecz na skutek przewagi przeciwnika wycofuje się. Armią dowodzi książę Józef Poniatowski. Armia litewska jest w chaotycznym odwrocie. Jej dowódca, książę Ludwik Wirtemberski, spokrewniony z cesarzową rosyjską i królem pruskim, okazuje się zdrajcą.
Obie armie, pomimo strat, nie są pobite. Stoi także w odwodzie armia rezerwowa. Król jednak, nie wierząc w obronę ani w zwycięstwo, przystępuje do targowicy. Jako naczelny wódz wydaje wojsku rozkaz zaprzestania działań wojennych. Walka w obronie konstytucji zostaje zakończona. Targowiczanie triumfują, przekreślając to wszystko, co wolą całego narodu powołane zostało do naprawy ojczyzny. A za plecami przywódców Targowicy toczą się już targi o drugi rozbiór Polski. Jednak dzieło Sejmu Czteroletniego pozostanie w świadomości Polaków. W bramę stuletniej niewoli wejdą z podniesionym czołem, gdyż wbrew zdradzie i przemocy uporządkowali dom ojczysty. Ta świadomość pomoże im walczyć o wolność i zwyciężyć.